Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim vlogmasie w tym roku. Udało się, przebrnęliśmy 24 filmy zrobione, no dzisiaj jest ostatni, więc dzisiaj z tej okazji będziemy nagrywać 24 zadania, które pisaliście mi na moim Instagramie w okienku, także bardzo dziękuję za taką aktywność, było ich naprawdę sporo, najwięcej było takich, żeby mnie zabić na koniach, ale wybrałam też te takie, wiecie, lżejsze zadanka, także mam nadzieję, że film taki się spodoba. Chciałabym wam życzyć przede wszystkim wesołych świąt, żebyście je spędzili w rodzinnej, ciepłej atmosferze, szczęśliwego nowego roku, no i oby przyszły rok był lepszy od tego. Także zapraszam was na dalszą część filmu. Pierwsze zadanie, które mi wymyśliliście, to takie, bym znalazła pokerka na pastwisku z zamkniętymi oczami. Wzięłam Kasię opaskę z domu, także zakładam już, żeby nie było. Nie będę mówić... O, dobra, nie będzie glitch. Nie widzisz? Czekaj, wiesz co, zdejmę chyba okulary. Tak zrobimy. Tak, żebym ich nie połamała, nie? No. Dopiero będzie jazda. Jestem generalnie ślepa jak... Jak co? Jak kura? Więc nawet jeżeli bym chciała, to i tak nic nie zobaczę, nawet z tą opaską. Idziemy, idziemy po konia. Wiem, że tu jest chodnik. Trochę w prawo. W prawo? Ale tam jest ten. Albo wejdziesz w płot. Płot? Muszę cię trochę pilnować, bo za krzywdę zrobisz. Drzewko minęłaś, to co teraz? A faktycznie. Dobra, to wiem gdzie jestem. Z tą stronę teraz. Jezu. A! Tak! Ale dobra, wiem. Dzięki temu wiesz gdzie jest. Dam to drzewko. Ale będziesz miała trudno. Tak. On jest tak daleko. O nie. Kiedy dojdę tylko do pasu, dobrze. Chodzi, żeby mnie poraziło prądem. Dobrze, dobrze. Albo w sumie pastucha będę mogła ci otworzyć. Nie, nie. Nie? Nie ma oszukań. Okej. Okay. Nie ma oszukań. Albo ewentualnie pod. Jest zaczepione... Na górę tylko, no. Tak? Mhm. To przejdę pod. Gdzie jestem? Ale to... O! Dawaj, to jest to? Trochę w prawo. O tak. Teraz idziesz praktycznie na ten słupek. Słupek? No. A ile dole... Nie, nie! Coś to dotknęło. Trochę w prawo. No, dotknij teraz przed siebie. Co jest przede mną? No słupek. Przecież bym cię nie okłamała. Mogę pod? Możesz. No. A jak daleko? Ty bardzo masz daleko. Mogę iść? Możesz. Idź, idź, idź. Trochę dupa do góry, bo będziesz miała co. Idź, idź. Do przodu. Chyba się możesz prostować, no. Prostuj się. No. Nie czułaś? Co? Nie czułaś? Ale co? Nie w tą stronę. Nie w tą stronę. Drugą. Słyszę go. On cię już dotykał. Tak. Gdzie on jest? Do przodu trochę. O, przestraszył się? Tak. Przepraszam. No, tu możesz go pogłaskać. Dalej. Iśka. No gdzie? On się odsuwa jak o, tak... O, on jest w piachu. Tak. Tarzał się? Nie wiem, no. Te... Tutaj trochę tak. Dobra, musimy tu założyć kantor. Ale to już wprowadzać go nie muszę, nie? Nie, tylko załóż jeszcze kantar i... Dobrze? Dobrze. Tylko... Na nosku mu się zaś... Dobra. O, no do góry. I drugie łóżko, tak. A gdzie... Drugie, no. O, biedny. Już?
Nie wiem, nie widzę. Łóżko mu popraw tamto. O to. O tak. Dobra. Dobra, możesz zdjąć. Możesz zdjąć, zobacz jak go ubrałaś. O Jezu, przepraszam. Ale nieźle mi to wyszło. O nie, muszę założyć okulary, bo ja już widzę, czy to jest tutaj. Pokerek. No, teraz się na pewno nie tarzę, to było z wcześniej. Ale na bank. Kolejne zadanie to polisz lizawkę dla konia. Wzięłam taką z Horslica. One chyba są najsmaczniejsze. Także i najczystsze, bo te w boksie to są tak już zakurzone od siana i wszystkiego, także... No to nie jest pierwszy raz, kiedy jeżdżę lizawkę dla konia. No, tak normalnie, chyba mam na nosie. No, także zadanie wykonane. Kolejne zadanie to zjedz ciasteczko dla konia. Mam takie mikołajkowe z kalendarza. Ty byś chciał zjeść, ale to jest moje zadanie. Mogę się z tobą podzielić, dobra? Ja kawałek i ty kawałek. Czekałam na to bardzo długo, żeby je zjeść, bo są przepyszne. No już. Okej. Zaliczone. Kolejne zadanie to rozbierz pokerka z derki bez użycia kciuków, więc zaklejam kciuki i lecimy. Pamiętam, że kiedyś robiłam taki challenge z wentylkiem, robiłam całego wentyla, rozbierałam, ubierałam chyba, wszystko z nim robiłam bez kciuków i jest to takie dość trudnawe. Zobaczymy jak to wyjdzie teraz. To wy wymyśliliście takie rzeczy, nie ja. Uwaga, lecimy. Nie mam już ciastek. O kurde, z przodu będzie najgorzej. Ej, nie mogę. Dobra, jest jeden. Drugi. Jest! Brzuchem, ale jesteś ufafruniony. Kolejne, ostatnie dwa. Raz. O kurde, ten karabinczyk jest. O tak. Twardszy, nie działa tak łatwo. Skacząc na jednej nodze, lewe kolano mam chore. Jak wiecie, już jak oglądacie ten film, to prawdopodobnie jestem po zabiegu. Natomiast będę skakała na prawej nodze, bo prawa noga nie jest chora. Także chodźcie, bierzemy i skaczemy. Moja taktyka jest taka, żeby wziąć wszystko naraz, żeby nie wracać. Jedziesz. Ja z nim postoję. Patrz, co na głupoty robi. Nie bój się. No, chodź. Dobra, niech będzie, starczy. Dobra, już, no. Się boi, już. Ta mama głupoty wymyśla, nie? Już. Ale się zmęczyłam. Ej, to nie jest takie proste. Jeszcze kalosz mi spadał z tego. Przepraszam, że cię wyślaszyłam. Nie chciałam. A w kolejnym, szóstym zadaniu, prawdopodobnie szóstym już, trzeba wyczyścić tego oto pana tylko lewą ręką. Także, no co, prawej nie mam.
Niestety jestem praworęczna, więc bardzo bym chciała robić to prawą. No ale takie było zadanie, tylko lewa ręka i lewy ruch. Matko, jaki brudny. Sypie się. Brudas jeden. Ciesz się, że nie wentylek to jest. Tutaj będzie w miarę szybko. Ale dzisiaj jest wyjątkowo umorusany. Jest strasznie gorąco. Nie, lewą tylko. Nawet się rozpinać lewą. Kasia! Nie kawała ty! Dołki mi jeszcze kopię. No bo to jest za łatwe. No za łatwe. Później wiesz, jakie później mam trudne. To się dopiero rozgrzewam. Lewą ręką sprzątasz. No nie. Tak. No nie. No bo to było w trakcie czyszczenia. No nie. Ej, no nie, to jest żart. To już jest do kolejnego. Jak? Wiesz co, Bokę, nie jesteś w ogóle pomocny. No dzisiaj nie. No, ale, ale będzie na mnie zła potem, o matko. Nie, 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 nie właśnie. Nie właśnie to. Chodź. Nie właśnie. No, nie właśnie, chodź. Nie właśnie. Jedna. To czyszczenie, a nie sprzątanie. A ja zrobił to podczas czyszczenia. No to teraz będzie wyzwanie, czyszczenie kopyt. Chociaż wydaje mi się, że damy radę to zrobić. Z wentylkiem byłoby gorzej, tę nogę. O nogach nie było. Ten zastrzeżeń, że nie mogę używać. Dawaj. Na kolano se połóż. Dobra, jest git. Tak? A i co? Da się, da się. A ty już nie muszę czyścić, bo w tyłach ma wkładki. Dobra, powiedzmy, że jest wyczesany. Jest git, nie? To weź sobie pod łokieć, a palcami... Fu, Miśka, nogą był ostatnio obsrany. Tam jeszcze były. Wiem, udajmy, że ich nie ma, okej? Okay? No dobra. Jak spadniesz, to nie moja wina. Będzie dziad, to... No. Jednak nie będzie. Pierdziele, tak się z tobą bawić. Zrobione. Siódme zadanie. Osiodła i pokera bez patrzenia. Zapraszam do zabawy. Nie wiem, Kasia coś robiła, żeby było źle, to mów. Dobra. Można by w czaprach wziąć. Tylko teraz tak, muszę wiedzieć, który jest czaprak pokera. Na pewno ten z futelkiem, taki był, na kłębie. O, to jest ten chyba. On jest beżowy? Mhm. No, no, jeszcze. Zatrząsł się, tak go delikatnie dotknęłaś. To jest głowy. Skrzynka.
to też mi powie. Tak, tak, no. Żebym kopalnie dostała. O Jezu, co to było? Pysk. Gdzie on jest? Do tyłu. Tu był. A tu? Tak, no to on. Nie, innego konia ci podstawiliśmy. Kurde. No. Ej, siodło nie jest już takie proste. Kurde. Chyba jest git, co? Najgorsze to będzie podciągnięcie potręgu, bo muszę jeszcze przejść na drugą stronę. Jest chyba w miarę git. Ale zawsze pobrać muszę dobrą stronę przypiąć. O tak będzie. O jest. Do tyłu. Aha. Nie widziałam, gdzie jestem. Dobra, idziemy z drugiej strony. Dobra. Jest git. Strzemionko opuszczę. I czaprak możesz z tej strony jeszcze przypiąć? Przypiąć, bo z tamtej przypiąć, tej nie. Dobra, kalosze muszę teraz założyć. Ej, nawet nie kurde, jak ładnie wyszło. To jestem bardziej do prawej czy bardziej po środku? Ty jesteś przy tych kratach przecież. No właśnie. Wszystko? A nie, jeszcze ogół gdzieś tu zostawiłam. No. A może odepnij go z jednej strony właśnie. Myślałam, będziesz ściągać z dwoma karabinczykami z boku. Co będę robiła? No, że zdejmiesz kantar, a nie odepniesz go. A co ma taki schylony? No, bo się schylił, no. Że dwa karabinczyki? No, mniejsza, dobra. Później wytłumaczysz. Słodki jesteś, ojejku. Jak ja bym była ślepa całkowicie, to ja bym ogarnęła sobie konia. Ale jakbyś była od zawsze ślepa, to byś miała ciężko. Myślisz? No, bo byś musiała się przyzwyczaić, a teraz znasz już schemat, wiesz o co chodzi. No, dobra. Zrobione.
wszystko, nie? No, otwórzacze. Ta-da! On się odłała cię zamkniętymi oczami. Mua. Także tak się to prezentuje. Ty, no, nie jest najgorzej. Ej, ale wygląda dobrze. Jest naprawdę dobrze. Idealnie praktycznie, żebym powiedziała. No. No. Ja to dobra, mówię. To lecimy. Zadanie wykonane. Do kolejnego. No. Kolejne zadanko, zatańcz makarenę na koniu, także ruszamy z pokerskim galopem, żeby było efektownie i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zobaczymy. Dobrze? Dobrze. Zaliczone! Tak. Kolejne zadanie to przejedź się na koniu z tempem, kłusem i galopem bez strzemion. Bardzo nie chciałabym ich odpinać, bo nie będzie mi się chciało po prostu później ich przepinać, więc może sobie je tutaj położę, żeby by ciebie kuło. Ale wiecie, złej baletnicy to i romek u spódnicy, nie? Także jedziemy. Tak, już zaliczony. Też tam, no tak. Git, git. Good, good. Co? Good, good. Good, good? Yes, yes? Yes, yes. Good, good. Na co galop teraz wystrzelam? Yes, yes. Ale będą mnie boleć nogi. Ej, ale w sumie dawno nie jeździłam tak bez strzemion. Kurde, trzeba do tego powrócić. Ale już zaliczamy chyba. Już? No, a pojedzie sobie tak bez strzemion. Nie, ja to nie. No, a ja w sumie dawno nie jeździłam, a to jest błąd. Jazda bez strzemion jest tutaj, wiesz, bardzo ważna. Trzeba ćwiczyć, także jeśli macie tylko możliwość ćwiczyć sobie jazdę bez strzemion, to ćwiczcie. Ja chyba też zacznę. Znaczy, no może po zabiegu. Jak wrócę już do sprawności, bo kurde, widzę, że to trzeba ćwiczyć, no. Aż mi tutaj nogi bolą, bo tak zupełnie, wiesz, inaczej układa się noga, jednak spoko ćwiczenie, będę ćwiczyć. Zapomniałam o tym. Kolejne zadanie, już nie wiem, które teraz mówię kolejne, bo to jest kolejne. Jazda na koniu na kordeo. Nie wiem, czy wypinać, chodź, nie wiesz, bo... Da, ja zaraz mu założę. Nie wiem, czy... może zostawię sobie wodę w razie czego, bo ja nie wiem, jak to będzie się zachowywać wszystko. Na razie muszę spróbować w razie czego po prostu wody. Ja najbardziej się boję tego, że mogłabym go nie zatrzymać, nie? I to jest jakby największy problem.
Wyobraź sobie. Brawo! Wyobraź sobie wentyla na tym. Super, jesteś gotowy? A ty? Nie. Dobra, lecicie. Co, no chyba jazda na kordeo zaliczona. To było mega wyzwanie dla mnie. Także kolejne zadanie wykonane. Postępujemy jeszcze chwilkę z pokerkiem i lecimy do kolejnego. Ale jesteś tam drobny. Uwaga, kolejne zadanie. Teraz będziemy sobie szli. Nagle ja padnę, będę udawała nieżywą i zobaczymy, co na to mój konik pokerek powie. Chodź, idziemy. Idziesz? Idzie, za tobą. Pokuś, co się stało? Ratuj mamę. Ratuj mamę. Nie uratowałby cię. Dobra, zróbmy drugą próbę, dobra? Czekaj, leż. Nie przestrasz się. Widzisz go? Wącha obok ciebie. Nie wiem. Zobacz, żyje. Poker. Coś ma. Zobacz, żyje. Widzisz? No, żyje, odżyłam. Co żyć na losie? Próbował mnie ratować. Trochę słabo. No ale co miał zrobić z koniem, nie? Ale chociaż się przejąłeś troszkę. No, troszkę się przejąłeś. Ale to teraz kolejne zadanie. Uciekaj przed pokerem i on ma mnie niby gonić, nie? No to zobaczymy. Marek! To biegnij! Chodź! Chodź! Chodź!
szybko, żebym zagalopował. No mój koni. Próbujemy się tamtąd, dokąd i sam. Dwa, jeden. Nie jestem taka szybko, żeby galopował, ale nie gonił. Dobry koń. Starczy, bo zawodnie. Super koń. Kolejne zadanie to takie, by się podzielić smaczkami z kolegami na pastwisku u wentylka. Proszę, najpierw oczywiście wentylek, żarłok największy na świecie. Ruda. I tam jeszcze jest druga ruda, ale ona chyba się nie śpieszy, żeby przyjść, także uznajmy, że starczy dzielenia się na pastwisku. Tak, nie, że będziemy tam lecieć. O jest. Gdybyś zeżarł wszystko. Ubieramy wentylka w katar i teraz lecimy wykonywać zadania z wentylkiem. O, a Ruda się uśmiecha. Nie widziałam, bo zasłonił ten. Wentyl zasłonił. Może podejdziemy też jej tam. Starczy tych dobroci. Ile można? Ile można sępić? Czemu wy sępicie? Uwaga, siedzę już na wentylku i teraz będziemy wykonywać młynek. Ja dawno młynku na koniu nie robiłam. Mam nadzieję, że będziesz grzeczny i sobie będziesz stał grzecznie. Co to ty myślisz? Jak coś Kasia, to go łap. Może sobie na wszelki wypadek trochę zmienię. Kiedyś robiłam takie dziwne rzeczy na tobie. Okej, jest wszystko. Ja mam jechać z tyłem? Tak. Tam było. Nie mam szans. Dobra, zrobiłam. Młynek zaliczony, super! Kolejnym zadaniem było otworzenie z konia kalendarza adwentowego. Wzięłyśmy te skońskie cukierenki, także gdzie jest numerek 24? Tutaj, tu 17. 24, oj, zatączkę. Ciężko. 24, o, jakie ładne! I w 24 mamy takie ciasteczko z lizakami świątecznymi. Otworzymy i damy dla wentylka. Jakie ładne. Takie. Proszę. Pożeraj, łakomkuchu, pożeraj. Także zaliczone! Zadanie, już naprawdę nie wiem, które, bo się pogubiłam w tym wszystkim. Będzie jazda po Gdańsku. Kupa! W dupkę mu daj. Hop. Na pewno. Dobra. Kusik po damsku zaliczony. Galopować już nie będę. Wyrzuciłoby mnie w galopie przecież, nie? No pewnie. Chciałam jakby
Pewnie ja tak. Ja jazdę tyłem. Boże, tego się obawiam, no. Tego się bardziej boję niż jazdy po damsku. Bo wiecie, zawsze jak jadę po damsku, w razie czego mogę, no nie wiem. Nic się nie stało. Mogę po prostu, wiecie, spaść, nie? W dół. Było trzeba siodło odwrotnie założyć. Tak. Dobra. Dobra, jadę sama? Tak. Zostawiłam cię. Jeszcze jak zostawiłam cię. No bo wiesz, że za mną szedł, a w końcu pojechaliście. Dobra, jazda tyłem jest zaliczona. Niestety. Dalej kus. Chodź. Nie wiem, czy dam radę zakusować, wiecie? Bo to mogłoby być. Nie wiadomo, czy on pójdzie, nie? Chodź, Wentuś! Chodź! Co? Nie słyszałam. Mówię, że wsiadła jakaś głupia i robi mi jakieś dziwne rzeczy. No bo... No nie wiem, czy mam taką odwagę, nie? To już jest moje przekroczenie trochę granic. Dawaj. Ale im dłużej idę, to jest lepiej. Ja po prostu dawno takich szalonych rzeczy nie robiłam. Słuchajcie, ja zaraz będę miała 26 lat na karku. 10 lutego dokładnie skończę 26 lat, nie? To już nie są przelewki. Ja już jestem, już przekroczyłam ćwierć wiecze. Starzeję się. No co mam powiedzieć? Jestem stara dupa, nie? Jak miałam 17, 16, nawet te 18, 19 lat, ja byłam niezłą krajzorką, a im człowiek starszy, to taki ten, bojaźliwy. Zobaczycie, jak będziecie w drugim wieku. Us! Robię to dla was. Hop! Ale ciągle też nie chcę. I nawet nie wiem, gdzie przyłożyć łydkę. Hop! Us! Muszę to robić. To jest... Ciężkie technicznie do wykonania. Ta kółeczka coraz mniejsza. Kurde no. No przecież. Dobra, nie próbuj. Miałam zawał, bo widziałam te machnięcie jego głową chyba już z irytacji. Także udajmy, że to jest zaliczone. Nie będziemy biednego konia już męczyć. Nie. Trzy kroki były, tak? Trochę się wystraszyłam, także przepraszam. Wędrylku, byłeś najcudowniejszym koniem na świecie, że zniosłeś na moją aprobację. Lecimy do kolejnego zadanka. Kolejne zadanie to jest jechać z kubkiem wody. Kasiu, pokaż, że to jest faktycznie woda. Wentuś. Wentylek. O, jest. Woda jest. Także będziemy jechać z tempą, z galop trzeba zaliczyć. Wtedy to wiadomo, prosto z... Dobra sprawa. Wchodzę za to się dalej. Będę to oblała. No, dawaj. No to nuda. Hop! Nie mam zagalopować tej później. Ale bym trochę wylała. Oh,
do tego challenge, wiecie co by było lepsze? Koń poker. On tak nie wybija. No, przestań. No, pół kubeczka ci zostało. Tego nie, się... Zobacz, jakie mam kolano, widzisz? Ej, poker byłby lepszy do tego challenge, bo jest taki równiejszy. W tym galopie i w górę taki i wygodniejszy trochę. To byłby sobie spadek, ale ja bym spusa. Wiesz, co to będzie, to będą jak twoje na czasy w kinie. No. O Jezu, ale jak się to wylewa wszystko, co się dzieje? Dobra, jest nieźle. Ja myślałem, że to zadanie można uznać za zaliczone. Niestety mało zostało, bo tylko tyle. Kasia, czekaj, dwa kroki do tyłu. Dużo więcej. Tak, jedna trzecia kubka została. Ale zadanie zaliczone. Kolejny challenge. Tym razem jest to skok bez rąk. Także no co, nie pozostaje nic innego, tylko działamy. Jedziemy. Ja nie zapiję, to będzie dobrze. Dobra, zaliczone. Teraz tak. Nagrywałam takie różne challenge z wentylem. No dobra, no to tak, ja kiedyś już to robiłam, więc nie powinno być takiego większego problemu. Jak myślisz? Nie będzie coś u mnie? Dobrytko. Super. Muszę odciąć stosy na to ręk teraz. Dobra, ja się nie ruszam jak tak. O-o. Mój kochany mój. Ja wiem, mama takie pomysły wymyśla, ale uwierz mi, że będzie super, na okno przygotuję. No. Przesunę do przodu. Ciężkie. A ja na tym siedzę po tej stronie. No i słuchajcie, koń, teraz siodłany, Kasia przyjmuje siodło i robimy dalsze challenge. Podało nam się rozsiodłać wiertylka, no to teraz nie zostaje nam nic innego jak jazda na oklep. Nie wiem, czy zagalopuję, słuchajcie, jutro mnie czeka zabieg na kolano, więc wolałabym nie ryzykować, chociaż i tak głupie rzeczy tutaj już zrobiłam. Ale jego galop jest taki, że każdy krok galopu to czuje się, że on bryka zadem. Więc pokusuję sobie, pokręcę się wstępie w kusie. To będzie nasza jazda na oklep zaliczona, myślę. A jeśli chodzi o galop, to myślę, że musicie wbić na przykład... Ile ja mam przygód na kanale? Nie wiem. Może 70 tysięcy, bo gdzieś tam 60. To 70 tysięcy i galopuje na wentylku na oklepo. I będzie challenge do zrobienia. Nie ma nic za darmo, słuchajcie. Nie ma nic za darmo. Wszystko ma swoją cenę. Także ja sobie pokręcę się teraz na oklep. Zobaczymy, co to z tego będzie. Czekam na kilka challenge, więc zostańcie do końca, bo to jeszcze nie wszystko. Nie spodziewanie. Ej, no dobra, no.
Jak się czujesz na siłach? No to dwa kroki dajesz. Dobra, po tym zabiegu zrobisz, jak będą lajki. Tak. Chyba, że chcesz jeszcze raz. Kolejne zadanie. Uwaga. 24 zadania, jedno z nich wykonuje Julia i uwaga, wsiada na wentylka. Musisz szybko, sadzisz i hop do góry. Także Juleczka już sobie siedzi. Brązowym na zewnątrz, no. Jak tam wrażenia? Po 4 czy 5 latach? Także zadanie zaliczone. Już mogę się? Nie. Został nam ostatni challenge, czyli zjedz na współkę z wentylkiem marchewkę. Chyba będzie bezpieczniej. Wiecie, jak zdejmę okulary, jakbym dostała. Jak mi nos połamiesz, to dopiero będzie. No, na współkę. Zadanie zaliczone. Trudno uwierzyć, że to już koniec i właśnie nagrywam końcówkę do ostatniego vlogmasowego filmu w 2023 roku. Mam nadzieję, że te wszystkie vlogmasy Wam się podobały. Starałam się Wam to urozmaicić, trochę tego, trochę tego, trochę siamtego. Także mam nadzieję, że podobało Wam się to i mam nadzieję, że za rok również będziemy nagrywać i będziecie się dobrze przy tym bawić. No bo na tym najbardziej mi zależało. Dajcie znać, które według Was zadanie było najbardziej hardkorowe. Wiem, że można było zrobić jeszcze gorsze zadania, które powodowałyby u mnie jeszcze większy zawał. Ale słuchajcie, ja mam 25 lat na karku. To nie są przelewki, ja już mam swoje lata i dla mnie te zadania niektóre naprawdę były ciężkie. Ale najbardziej za serduszko złapało mnie to, ile tego dnia moje konie oddały serca. No, kurde, one są wspaniałe. Bokerek jeszcze jak wymiatał na tym kordeo, no ja cię kręcę. Niedowierzenie, że on robi się taki wspaniały. Wendylek oczywiście też jest super i znosił dzielnie wszystkie moje dziwne pomysły. Także ja nie wiem, jak one ze mną wytrzymują. Są naprawdę dzielne. Otwórzmy sobie już ostatnie kalendarze. Jak widzieliście, ten z końskiej cukierenki został otworzony na koniu i od razu pożar ciasteczko. Także zabierzmy się za ostatnie pakunki. Tutaj mam prezencik od Wicki i uwaga, mamy tutaj skarpetę, taką świąteczną, mikołajową i w środku jest liścik, myślę, że przeczytam sobie go po prostu po wizji, bo może jakieś tam prywatne rzeczy są i mamy tutaj jeszcze w tym pakunku taką żabkę, chyba dziewczyny samoręcznie robiły, także dziękuję za taką figurkę. Kolejny kalendarz od doktora Horsa i tutaj mamy, o, mój ulubiony produkt, jeden z ulubionych produktów,
pachnie, że mucha nie siada. Super, będziemy mieć zapas. Już mam nadzieję, że niedługo przyjdzie wiosna i będziemy mogli używać. Uwielbiam ten produkt i mimo, że wygląda naprawdę niepozornie, to u nas bardzo się sprawdza, odgania wszystkie te muchy, także serdecznie mogę polecić. Uwaga, ostatni kalendarz. Horstag. O, ja cię kręcę, szybko to minęło. Ja pamiętam, jak dopiero zaczęłam nagrywać te vlogmasy i jak mówiłam, o nie, ile pracy mnie czeka, a to tak szybko minęło i wcale, powiem wam szczerze, że nie odczułam jakoś tego tak mocno. Myślę, że w zeszłym roku było mi trudniej, ale bardzo szybko mijał mi ten czas i nie stwarzało mi to większych problemów i bardzo dobrze się bawiłam przez ten okres. Wydaje mi się, że w zeszłym roku było trudniej z tego względu, że był jeden koń i w dodatku jeszcze kontuzjowany, chyba Pokarek wtedy jakoś mocno nie chodził i no jednak jak się ma dwa konie i można gdzieś tam ten content rozbudować i nagrywać codziennie raz tym, raz tamtym. Także no to chyba bardzo też ułatwia, także ogromne podziękowania dla moich koniczków i oczywiście sponsorów tych wszystkich vlogmasów, także bardzo dziękuję Dr. Horse, Horstag, Końska Cukierenka, dziewczyny, które zrobiły też mi same kalendarz. Dziękuję również Eggersman, bo dzięki niemu moje koniki jedzą najlepszą paszę na świecie i też mogłam dla was zrobić taki fajny odcinek właśnie z żywienia moich koni. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie zapraszam. Ale dobrze, zobaczmy, co mamy w okienku ostatnim od Horstaka. I jest to, proszę państwa, bezrękawnik z Eskadrona w przepięknym pudrowo-różowym kolorze, ale przepiękny jest. Brakowało mi takiego bezrękawnika, który byłby w takim kolorze, ale takim delikatnym, także na pewno się przyda, będę nosiła i nie mogę się doczekać, kiedy wrócę na koniki. Jeszcze trochę mi zostało, cały grudzień praktycznie no, spędzę o kulach, ale już w styczniu wracam. Niestety nie na grzbiet, ale pracę z ziemi jak najbardziej będę mogła wykonywać, także koniki, szykujcie się, będzie dużo pracy z ziemi i wy, drodzy widzowie, również szykujcie się na filmy z pracy z ziemi. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Mam nadzieję, że jeszcze spadnie śnieg, żebyśmy mogli spróbować z wentylkiem pojechać na sankach. Strasznie mnie to ciekawi, jak zareaguje i wydaje mi się, że w tym momencie dobrze się w tym odnajduje. Nie sprawia mu to problemów, jak ja chodzę za nim, także mam nadzieję, że jak jeszcze będę siedziała na sankach, to również nie będzie miał z tym problemu. On jest taki zadaniowiec, lubi takie zadania, także bardzo mnie to cieszy. To na tyle, moi drodzy widzowie. Przebrnęliśmy przez ten grudzień, odliczając do świąt. Dzisiaj gwiazdka. Mam nadzieję, że spędzicie jeszcze raz święta w rodzinnej, ciepłej atmosferze. Mam nadzieję, że dostaniecie wymarzone prezenty i będziecie się dobrze bawić i objedzone będą brzuszki. Czekam na wasze opinie, jak wam się podobały tegoroczne vlogmaski. Dajcie znać, co można by było dodać za rok, może coś zmienić. Czekam na wasze komentarze. Nie przedłużam już. Idźcie, jedźcie, bawcie się dobrze z rodzinką i cóż, widzimy się już w kolejnych filmach, w zwykłych vlogach. Buziaki, cześć i pa!